bardzo serdecznie przed mikrofonem w hali lodowej w Oświęcimiu Dominik Kania. Tu 50 Klerk Sanders, 53 Robert Kowalówka. W GKS Katowice. Goście prowadzeni przez trenera Jacka Płachtę. Są jako sędziowie główni panowie Daniel Lipiński z Torunia. Z Torunia także sędzia liniowy Sławomir Szachniewicz z Tychów. Drugi sędzia asystent na miejscu pierwszym. Pierwsze wznowienie już Kruczek. Szybciej rozegrał teraz GKS w tercji środkowej. Eriksson uderzył między nogami obrońcy. Kle punkty. Eriksson odbił Sanders. Nie było tam. Sanders wygarnął ten krążek, który miękki. Noworyta utrzymał krążek przed niebieską. Interwencja Andrzej Temar. Dobre zagranie. Nie ma gola. Jeszcze odbija się krążek od Mareja. Dobitka, zawieszanie. Spudłował Oriechin. Potem próbował poprawić Dziubiński, ale GKS obronną ręką. Teraz Oriechin, jeszcze Marej. I jeszcze będzie zagrożenie pod bramką GKS-u. Nerwowe chwile. Zamarkował strzał, oddał da koście, Marej przesunął, odbił i znowu gdzie w neutralnej uniknęli spalonego. Oświęcimianie, ależ rozegrali, ale akcję trzeba jeszcze kończyć. Strzał. Waltola. Niebezpiecznie było po tym odbiciu. Stienko wykorzystał swój zasięg ramion, utrzymał grę przed niebieską. Krążek. Ryan Glenn długo przytrzymał gumę na kiju, już wraca czwarty gracz, Replastu Unii, gdzie krążek w siatce! 1-0, wykorzystują grę specjalista od bramek trudnych, brzydkich, przepchanych. Zachował czujność, odbił ten strzał parkanem. Sanders zatrzymał krążek, trudności go w ten sposób nakręcało. Jona Monto odbija Sanders, będzie dobitka. Bramka rusza na pięciu, bo na ławce kar pozostaje jeszcze Wasilii Styrielcow. Dokładnie. Dobre nagranie jednak do Wronki. Gdzie krążek? Fraszko przekazał Pasiutowi. Jakimienko wszystko widział. Eriksona, ten już szuka niebieskiej. Tutaj szybciej powędrował krążek do Wanackiego, ten po lodzie. I teraz utopiony katowicki obrońca w tercji rywala. Krzemień kończył sam, ale tego obecnego dołączył do Replastu Unii Oświęcim. Oriechin zostawił, da koście ten uderzył. I teraz już Michalski. Ciekawe zagranie Fraszki. Wraca krążek za bramkę katowicką. Krzemień i Marej. Przez Aleksandra Strielcowa. Aleksandr Strielcow przy krążku. Nie ma krążka w bramce. Kolejna ważna interwencja tego obrońcy w tym meczu. A teraz co zrobił Ryan Glenn? Oświęcimskich obrońców i udaje się przejąć w tercji rywala. Rąbkowski. Nie ma. Nie ma w tej akcji spalonego. Będzie niebezpiecznie. Jest trafienie. Triumfalny przejazd Sebastiana Kowalówki, który uradował wysoko kij, prezentując tę szczęśliwą łopatkę, która oświęcimskiej publiczności daje radość, a drużynie Unii dwubramkowe prowadzenie. Niebywałe, jak mogli tak ustawić się na lokcja meczu Unii Oświęcim z GKS-em, ruszyła właśnie teraz. Bieskiej jeszcze raz Mateusz Bepierszcz, posłana guma w kierunku bramki. Gwizdek. Oriechin, Marej złączył parkany, odbił. Będzie już Patryk Wronka, ładnie przełożył, dograł partnerowi, pusta bramka, ale ratują sytuację Oświęcim. Okazja, by zobaczyć na powtórce raz jeszcze te akcje Bartosza Fraszki, gdzie zabrakło mu kilka centymetrów długości kija, ale gdzie też pozostał podopiecznym Roberta Kalabera, a teraz GKS! Fraszko zatrzymany przez Sandersa. On przejął teraz na prawym skrzydle. Złamał do środka, oddał strzał, ale John Marej na poster.
Marej zatrzymał uderzenie Aleksandra Wronka. Jest trafienie! Jest krążek w siatce! Znalazł się w siatce, bo odbił się od łyżwy Bartosza Fraszki. A my mamy dobry widok na to, co się stało. Jest 2-1. A teraz kapitalna okazja dla gospodarzy. Marej utrzymuje w grze. Nagrał Hudsonowi. I znowu blisko gola. Znowu był tam Fraszko. Znowu odbijana guma. Ale GKS jeszcze ma kontrolę krążka w tercji przeciwnika. Choć teraz Temar obok. Dziubiński przy krążku. Dziubiński. Pasiut w roli bramkarza, w roli libero. Jeszcze Hudson. Hudson broni Sanders. Czy będzie dobitka? Jeszcze Nienka. Nagrywa do pola bramkowego. Będzie okazja. Backhand. Gdzie krążek? Nie ma go. Umarł król. Niech żyje król. Liderem po trzech rundach sezonu zasadniczego polskiej hokej ligi. Replast Unia Oświęcim.